Dzień dobry moi drogie byki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania miesięcznego lunarnego. Zaczynamy od nowiu, tego nowiu najbliższego w Skorpionie i kończymy kilka dni przed kolejnym nowiem, czyli nowiem grudniowym w Strzelcu. Przechodzimy oczywiście przez pełnię, zaczynamy czas nowiu, z niczym się nie spisz, jeśli chodzi o nowe początki, o ustalanie intencji, wszystko wymaga cierpliwości. No tak, akceptacja pewnych spraw jest ważna, stanowczość w pewnym wymiarze jest ważna, cierpliwość jest ważna, umiar to podstawa. Nic natychmiastowo się nie wydarzy, żadnych nie nastawia się na natychmiastowe korzyści, cokolwiek tutaj jakby robisz nowego, ok? Nic natychmiastowo się nie wydarzy. Trzy dni po nowiu, faza przejścia w koziorożcu. Mamy energię koziorożca w kartach, trzy monety. Pierwsze kroki w stronę tego nowego celu. Trzy monety, no ale razem stworzone z kimś. Praca zespołowa, grupowa, współpraca z innymi. To jest to, co moim zdaniem pokazuje się jako ważne dla Ciebie, tak? Tym, co robisz, robisz przyjemność nie tylko sobie, ale również otoczeniu, ale generalnie chodzi o to, że długotrwałe efekty przyniesie Ci współpraca i współtworzenie z innymi, po prostu. Współpraca i współtworzenie z innymi. I to jest dla Ciebie ważne na okres właśnie tych trzech dni po nowiu, drogi byku, gdzie jesteś gotowy już zacząć działać, ale też możesz czuć, że masz bardzo dużo do zrobienia i efekt jest daleko, więc jakoś deleguj te zadania, tak? Jakby masz współpracowników, staraj się, że tak powiem, współpracować z innymi. Około 7 dni po nowiu Królowa Kielichów. Tutaj może przyjść jakieś zaproszenie dla Ciebie, bo to jest taki czas, gdzie jesteśmy otwarci na to, co nas otacza i jesteśmy na tak, jeśli chodzi o różne zaproszenia i to jest Królowa Kielichów. Może być zaproszenie na miłe spotkanie, do jakiegoś wyjazdu, obiad, lunch, randka, spotkanie z przyjaciółką, z żoną, z ważną dla Was kobietą. Pokazuje się jako ważne. Bo dlaczego? Bo to doda Ci siły. No, uwierzysz bardziej w siebie, albo nastąpi jeszcze jakiś progres później. Być może przegadacie sobie coś. Więc zwróciłabym na to uwagę. Ok, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy około 11 dni po nowiu i mamy wieżę odwróconą. Wieża odwrócona jak dla mnie oznacza, że dzieją się sytuacje, które wymagają zmiany i nad nimi panujesz. Po prostu nad nimi panujesz. To nie dzieje się bezwładnie, tak? To nie dzieje się, że tak powiem, w sposób niezaplanowany. Po prostu nie masz wyjścia, musisz wprowadzić pewnego rodzaju zmiany. Na spokojnie. Dlatego, że gdybyś zostawił dłużej sytuację tak, jak ona wygląda, to byłoby to destrukcyjne. I jakieś stare struktury należy zburzyć i nie znaczy tak, ja nie twierdzę, że ignorowałeś, drogi byku, to, co wymaga zmiany, ale karty dla mnie właśnie mówią, nie ignoruj. Nie ignoruj, nie wzbraniaj się przed dokonaniem zmiany. Trochę tę zmianę zanim manifestowałeś. Trochę powiedziałabym, traktuj to jako uwolnienie, jako zmianę na lepsze. Tak jak wspomniałam, kontrolujesz tutaj sprawę i nie masz wyjścia, trzeba to zmienić. Nie ma wyjścia, trzeba to zmienić. No pewnie, że tak, zobacz. W czasie pełni karta cesarza. Czyli niewątpliwie ta pełnia dodaje Ci sił najnormalniej w świecie. Tu mamy osobę, która z którą należy się liczyć, która umie wprowadzać te zmiany ważne dla siebie i dla innych, uważam. To bardzo ciekawe. Tu mamy kogoś, kto przejmuje inicjatywę. Tu mamy kogoś, kto nie jest despotyczny, nie jest tyranem, nie jest jakimś szowinistą, nie uważa, że ma patent na wiedzę, bo pracuje zespołowo, tylko mamy do czynienia z kimś, kto ma pewnego rodzaju smykałkę do czegoś. Tak? Do nauki, do pracy, do zarabiania pieniędzy. Kto dba o dobro wszystkich. Jest inteligentny, cieszy się autorytetem i to jesteś Ty w czasie pełni. Więc jeśli będzie Ci brakowało wiary w siebie z jakiegoś powodu wcześniej, to na pewno ta wiara w okresie pełni wróci. Albo dostrzeżesz, że nie wierzyłeś dostatecznie w swoje zdolności i możesz więcej niż myślałeś, niż zakładałeś.
Zrób listę tego, co mogłoby Ci przeszkodzić w czasie pełni, bo może ta energia księżyca uwidocznić Ci po prostu pewne rzeczy, więc zrób listę tego, co mogłoby Ci przeszkodzić, co Cię hamuje w dojściu do celu, w spełnieniu, tak? Dobra, idźmy dalej. Następna energia, to mamy energię księżycową około 18 dni po nowiu. I tu mamy przejście w raku, słuchajcie. Trójka mieczy, rozczarowanie. Wiecie co, ale spokojnie, dlaczego? Dlatego, że ta faza w raku, ona jest taka ckliwa. Bo tu wzmaga się nasza emocjonalność, wrażliwość po prostu, tak? Emocjonalność, wrażliwość, a ty masz trójkę mieczy na ten czas. Więc ta negatywność może nastać w swoim życiu, ale to też jest dobra faza do tego, żeby ją usunąć. Po prostu usunąć ze swojego życia i już nie ciągnąć do kolejnej fazy księżycowej ze sobą. Księżyc będzie Ci do tego, będzie Ci sprzyjał, po prostu będzie Ci sprzyjał, tak? To jest prawda, która może zaboleć, ale z drugiej strony jest to, powiedziałabym, takie uwalniające, bo możemy się otrząsnąć i pójść dalej. Nie żyjemy w kłamstwie, tylko w końcu już widzimy, na czym stoimy. Tak? Trochę taka energia, nie mogę do końca robić tego, czego pragnę. I to jest rozczarowujące być może. Albo możesz zdawać sobie sprawę, że twoje, że tobie się z kimś drogi rozchodzą, prawda? Natomiast, słuchaj, niewątpliwie księżyc Ci sprzyja, żebyś usunął, żebyś przetrzymał tę sytuację, żebyś usunął tę sytuację ze swojego życia, żebyś się uwolnił od tego właśnie, co to rozczarowanie w Twoim życiu, powiedziałabym, buduje, tak? Siedem monet. Około 21 dni po nowiu. Trzeba nadać rozmachu celowi temu tutaj, który sobie, że tak powiem, wdrożyłeś w życie, drogi byku. Ale 7 monet, no to z kolei to nie jest na hura, to nie jest rycerz buław, nie? 7 monet to na spokojnie, po prostu na spokojnie doglądasz postępów, cierpliwie pracujesz dalej, nie spoczywasz na laurach, okej? Tutaj zyski kiełkują pomału, więc też to jest dobry moment do tego, żeby, wiesz, jakby na przykład zgromadzić wiedzę, jakich poprawek dokonać, żeby nastąpiła ewaluacja, żebyś miał wszystkie informacje, które pomogą Ci ocenić dostatecznie dobrze, w takim znaczeniu dostatecznie dobrze, że właściwie i racjonalnie dotychczasowy efekt Twoich działań. To jest ta siódemka monet. Z niczym się nie spiesz. Dobry czas, żeby być zauważonym i wysłuchanym, więc też jakby z dużą cierpliwością traktuj swoich słuchaczy. A tu miłość albo przyjaźń. Około 25 dni po nowiu. Karta, która mówi o przyjaźni, miłości, fajnej kooperacji, gdzie jesteś gotowy stawić czołom komuś ważnemu dla siebie, być może dlatego, że wiesz, że wspiera Cię ktoś jeszcze. Te osoby, które są w tej dwójce kielichów, one są z Tobą, są przy Tobie, tak? To taka energia, więc na to bym zwróciła uwagę. Dodatkowo ogólnie pokazuje się taka energia fajnego spędzania czasu, więc też pamiętajmy, że ta druga część tutaj, od pełni do kolejnego nowiu, to jest ten moment, to jest ta część, że tak powiem, miesiąca naszego lunarnego, gdzie dobrze jest finalizować pewne sprawy. Pozbywać się ich troszeczkę, wyciszać się, możesz mieć mniej siły. Natomiast tutaj patrzysz w przyszłość niewątpliwie z nadzieją. Nastąpił jakiś rozejm też. Rozejm wypracowany, tak? Rozejm wypracowany. I wzrasta harmonia, czujesz, że jesteś traktowany jak równy z równym i patrzysz w przyszłość z nadzieją, tak jak powiedziałam. Ważne jest łączenie z kimś znowu w pracy, na przykład łączenie zasobów celem pomnożenia zysków. Tutaj jest satysfakcjonująca współpraca ogółem. Związki oparte przyjaźni, oparte na wzajemnym szacunku. Kooperacje wyjątkowo płodne mają, żeby tak powiem, taki duży plus, czyli oprócz tego, że współpracujemy, to jeszcze się lubimy na przykład, prawda? Łączy nas dużo więcej niż tylko biznes i niż tylko chęć wypracowania konkretnego efektu.
to będzie jakiś moment taki, powiedziałabym, smutniejszy, rozczarowania. To wcale też nie musi być twoja energia, to może być po prostu energia, tak sobie jeszcze teraz myślę, kogoś w swoim otoczeniu, gdzie po prostu, drogi byku, powiesz, krótko mówiąc, swoje zdanie i to może być prawda, która zaboli kogoś w twoim otoczeniu. I później trzeba będzie trochę czasu, żeby to naprawić. Zwróć uwagę, tak? 7 monet, 2 kielichy. Dobra, a teraz zapraszam was za chwilę do drugiej części czytania. Okej. Moje drogie byki, tutaj karty do nas mówią w tym znaczeniu, że ja je po prostu, one się układają tak, jak chcą się nam pokazać, a następnie interpretuję je dla was. Czwóreczka kielichów. Trochę mi się nie chce, trochę jestem znudzony, trochę brakuje mi czasem motywacji. Trochę brakuje mi czasem motywacji, ale to minie. Zobacz, to minie, widzisz? Jeśli czujesz właśnie się teraz, że nic ci się nie chce, że jesteś czasami znudzony, jakaś jest stagnacja, może w miłości, może, no nie wiem, no brakuje ci motywacji, no jesteś apatyczny, tak bym to określiła, tak? Trochę czujesz się zamknięty w sobie, no więc jakby to się zmieni. To jakby się zmieni, krótko mówiąc, przyjdzie chęć do działania, wyjście z tej apatii, z tej stagnacji się nam pokazuje tu bardzo silnie, taka wręcz chęć przeżywania przygód. Uważaj tylko, powiedziałabym, tutaj mówię do kobiet, no a może też i do mężczyzn. Jeśli czujesz się rozczarowany miłością, drogi byku, no to też uważaj na jakichś podjazdowych gości, gościówki, którzy są przelotem gdzieś w czasie jakiejś podróży, wyjazdu, po prostu szybko przybywają i szybko odjeżdżają, żeby ta osoba nie zawróciła ci w głowie. Natomiast na pewno pokazuje się energia fajnej zabawy, tak? Spełnienia życzenia fajnej zabawy, po prostu. Więc tak jak mówię, czwórka kielichów jest początkową energią naszą, w sensie waszą, i tutaj możesz mieć, o Boże, nuda. Apatia, nuda, zniechęcenie, nic mi się nie chce, nic mnie nie interesuje, nic mnie nie ciekawi, albo przynajmniej niewiele, ale dzieje się coś, co po prostu powoduje zmianę, krótko mówiąc. To może być też jakaś podróż niezbyt daleka, ale na przykład wystarczająco jakby odległa, żeby cię zainspirować do działania bądź do czegoś fajnego. I krótko mówiąc, następuje spełnienie marzenia. To jeśli byk chce spełnić swoje marzenie, ale przestajesz z jakiegoś powodu w siebie wierzyć lub w to marzenie wierzyć, to bym powiedziała, trochę tego wysiłku jednak włóż jeszcze w tę sytuację. Odsuń to powątpiewanie, tak? Że na coś nie zasługujesz albo że coś ci nie wyjdzie. Pamiętaj, do czasu pełni masz ten czas, żeby nadać sprawom pełne przyspieszenie. Jesteś prawie u celu, więc po prostu pchaj sprawę do przodu i tu się pokazuje taka energia też, ok? Więc na to bym również zwróciła uwagę, drogie byki. No dobra, zobaczmy, co dalej karty dla was mają, jaką informację. Znaczy, jeszcze tylko powiem, jeśli chodzi o kwestie romansowe. To bardziej do singli już mówię teraz. Romans przelotny, tak? Bardzo satysfakcjonujący. Czy będzie z tego miłość? No trudno powiedzieć. Powiedziałabym, że raczej no na ten moment chyba nie bardzo. Transformacja. Księżyc. As buław. Świat. O wow. Ta druga część jest jakaś poważna. Tutaj zmiana. Zmiana, która musi nastąpić. Zmiana, która musi nastąpić. Spotkanie z rybami lub ze skorpionem dla was bardzo owocne. To chciałam powiedzieć. No znowu, romans się pokazuje nadal, ale tylko romans. W ukryciu, że jest niejasny, ale niejasne są sprawy, ale coś nas do tego ciągnie niesamowicie. Pokazuje się jako tak naprawdę wam sprzyjające. No, odnajdujecie się jakoś w tej sytuacji, więc jeszcze to chciałam powiedzieć. Być może zechcecie kogoś odwiedzić, żeby się spotkać z tą osobą, która się pokazała tutaj. No i to rzeczywiście daje jakiś taki fajny dryg wam, szczerze mówiąc. No dobra, idźmy dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o kwestie
ogólne tutaj twoje zdolności takie intuicyjne, nazwę je pozazmysłowymi, się bardzo, bardzo, bardzo uwidaczniają. Uwaga jedynie na bujną wyobraźnię. Na bujną wyobraźnię. Odkryjesz sytuację z podwójnym dnem albo jakąś półprawdę. No więc wiesz, albo odkryjesz tą sytuację, że jest podwójne dno, półprawda, albo na ten moment pokazuje się energia, gdzie no, być może nie należy wszystkiego wszystkim mówić, żeby domknąć jakąś sytuację, żeby dotrzeć do celu, tak? No więc troszkę taka energia jeszcze. Bardzo trudny nowy początek tu jest też w tych kartach. Dlaczego bardzo trudny? Powiem ci, on się kończy, dobrze się wszystko kończy, ale na początku trochę jak dziecko we mgle, trochę nie wiesz, jak, że tak powiem, jak, nie masz rozeznania w sprawach do końca. Coś jest ukryte, coś jest niejasne, coś jest pochowane, nie widzisz jasno, więc taki ten początek rzeczywiście pokazuje się jako wymagający, po prostu wymagający od ciebie. Więc też nie komplikuj spraw dodatkowo. To chciałam powiedzieć, tak. Nie komplikuj spraw dodatkowo. Dążyj? Boże. Proszę, dążyjcie do tego, żeby była absolutna jasność w tej sytuacji. Absolutna jasność. Widzicie? Znowu wieża odwrócona. No i jas kielichów. Mówiłam, zmiana, ta zmiana po prostu musi nastąpić. Ona przyniesie ci dużo dobrego i lepszą, po prostu lepiej się poczujesz. Tu nie ma wyjścia, trzeba pewne zmiany po prostu wprowadzić. One wyjdą na dobre i wychodzą na dobre. As kielichów, królowa monet i królowa buław. No to nie wiem, znaczy wiem, że dobrze to wygląda. Królowa monet, królowa buław, następna karta królowa kielichów. Ale masz babek wokół siebie, drogi byku. To jeszcze chciałam ci powiedzieć. No, mogą być zainteresowane tobą panie, drogi byku, panie. W sensie panowie byki, to wiecie, co miałam na myśli. Natomiast ogólnie pokazuje się też, moim zdaniem, dużo takiej sprzyjającej energii kobiecej wokół ciebie. I na to bym zwróciła uwagę, szczerze mówiąc. Natomiast zmiana nie ma wyjścia, ona po prostu nastąpi. Ty wiesz, że to musiało nastąpić, że ktoś żył iluzją, ktoś ułożył coś zupełnie bez sensu i ta zmiana kontrolowana tutaj jest absolutnie. Natomiast trzeba ją wprowadzić. I zobacz, co ona przynosi. Spełnienie, radość, lepiej zorganizowane sprawy, poukładane sprawy oraz chęć do działania ogólnie. Wzrost motywacji do działania, tak? Także czegokolwiek dotyczy wieża odwrócona, to tak naprawdę jest takim światełkiem w tunelu po tej tutaj nieco mrocznej energii, która się pokazała w drugim rzędzie, tak? Nie ma co się wzbraniać. Jeśli romans przypadkowy, szczerze mówiąc, to po prostu romans przypadkowy. Przelotny, przypadkowy romans, przelotna, przypadkowa znajomość. Będzie wam miło obojgu, a później każdy pójdzie w swoją stronę. To jeszcze taka energia, ale będziesz zadowolona. Zadowolona, no bo tutaj takie żeńskie energie trochę się pokazały. Da ci coś ta sytuacja, da ci to coś ta osoba, tak? Przemieni coś, powiedziałabym. Rozkwitniesz jak motyl. Jakaś metamorfoza będzie miała miejsce. Także przelotny, nieprzelotny, tobie przynosi niewątpliwie zadowolenie. I tak jak powiedziałam, tak wzrost samoświadomości. No dobra, nie będziemy się dalej rozgadywać, słuchajcie. Natomiast ogólnie pokazuje się, jeszcze tylko dokończę, pokazuje się kwestia jakby wykorzystywania własnych doświadczeń, drogi byku. No po prostu, własnych doświadczeń. Ty jesteś pełny zrozumienia odnośnie jakichś mechanizmów działania, funkcjonowania czegoś i zdajesz sobie sprawę, że coś było ustawione po prostu do góry nogami. I to jest ta zmiana na przykład, którą trzeba też wprowadzić, prawda? Żeby było bardziej konstruktywnie. Tak, żeby to się jakoś rozwijało, było satysfakcjonujące. Takie energie dla was. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.